mówimy o sobie, czemu mówimy przed wami o tym, w czym byliśmy. Dlatego, że Biblia mówi, że jeśli Syn prawdziwie cię wyswobodzi, to będziesz wolnym. Wyswobodził nas Syn, wyswobodził nas Jezus Chrystus. My mamy jedną zasadę wspólną. Podobamy się oblubieńcowi. Chcę ci coś powiedzieć. Jeśli chcesz podobać się wszystkim, to nie poznałeś oblubieńca. Wszystkim chce się podobać wszetecznica i wszetecznik. A oblubieńcowi chce się podobać oblubieniec. Jezus jest naszym oblubieńcem. Osobiście tutaj, tak jak stoimy, poznaliśmy Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Wyzwolił nasze życie. I prawda jest taka, że wiesz, jeśli Pan Panów i Król Królów, Jezus Chrystus, zaakceptował twoje życie, to tak naprawdę nieważne już, co powie o tobie człowiek. Uwielbiamy ciebie, wywyższamy cię. Dziękujemy ci za twoją prawdę o nas. Święty, potężny Duchu, my uwielbiamy ciebie, Jeszua. My uwielbiamy ciebie. My widzimy ciebie. My dziękujemy ci za twojego Ducha Świętego, który porusza się pośród ludzi. My dziękujemy ci za pracę, którą wykonujesz w sercach ludzi. Uwielbiamy ciebie. Dziękujemy ci za słowo głoszone w pełni mocy. Ja uwielbiam ciebie, Jeszua. Wywyższam cię, mój Zbawicielu, mój Panie. Ja uwielbiam ciebie. Ja widzę twoje imię wywyższone. Ja widzę twoje imię uwielbione. Jeśli jesteś kościołem, to podnieś swoje ręce i módl się razem ze mną. Jesteśmy tutaj po to, aby prezentować Królestwo Boże. Jesteś Jego rządem. Jesteś parlamentem z nieba. Módl się w imieniu Jezusa. czy nie, to On jest Bogiem. Czy Ty w Niego wierzysz, czy nie, to On jest Panem. On nie potrzebuje Twojej wiary, żeby być Panem, ale Ty potrzebujesz Jezusa, aby żyć. Taka jest różnica między człowiekiem a Bogiem. Bóg nie potrzebuje Twojej wiary, aby być Bogiem, ale Ty potrzebujesz Jezusa, aby żyć. My uwielbiamy Ciebie, my uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. Szakora basanto, roboso. Na ziemi, na niebie, Jezus mój Bóg, wywyższam tylko Ciebie, Królu mój, ukochany. Jezus mój Bóg, wywyższam tylko Ciebie, Jezus mój Bóg, na ziemi, na niebie, Jezus mój Bóg, wywyższam tylko Ciebie, Królu mój. Uwielbiamy Ciebie. Cudowny Jezus. Cudowny Jezus. Cudowny Jezus. Potężna Boża moc wstąpiła na ziemię 2000 lat temu i tak już została. Jezus Chrystus. Bóg, który przyszedł w ciele tutaj. On przyszedł tu na ziemię nie po to, żeby sądzić świat, ale żeby go zbawić, żeby go uratować. On umarł za grzechy ludzi. On wziął na siebie choroby ludzi. Niemoce, bóle, depresje, biedę, nieszczęścia. Wszelkie zło, które jest dzisiaj na tej ziemi, nie ma nic wspólnego z Bogiem. Bóg nie jest Bogiem, który wystawia człowieka na próbę, który gra z nim w dziwaczne, życiowe szachy. Bóg Cię kocha. Bóg Ciebie kocha. Słowo Boże mówi, że niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Ziemia jest taka, bo ludzie spieprzyli życie na ziemi. Dlatego taka jest ziemia. To nie jest ktoś, kto rozdaje karty tam w niebie i cieszy się z tego, co się dzieje tutaj. To nie tak. To nie tak. Kto z Was chce doświadczyć Bożej mocy dzisiaj? Wystawcie nas na próbę. Jesteśmy Kościołem żywego Boga. Nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy ludźmi, którzy poznali Jezusa. Jest Boża moc w nas. Kto z Was potrzebuje Bożego dotknięcia? Jeżeli potrzebujesz teraz dotknięcia Bożej mocy, podejdź tutaj do nas. Podejdź tutaj do faceta z torbą. Zobacz, widać go bardzo dobrze. Czegokolwiek potrzebujesz. Wiesz, Bóg jest Bogiem cudów. Wiecie, przyjaciele, nie wierzę w reinkarnację. Nie wierzę we Freuda. Nie wierzę w nasz rząd. Nie wierzę w to wszystko. Nie wierzę w humanizm i w religię. Ale wierzę w cuda! Bo Bóg jest Bogiem cudów! Bóg nie jest humanistą! Bóg nie jest religią! Bóg jest Bogiem cudów! On przyszedł na ziemię, żeby zaprezentować moc! Moc! Nie jakąś religijną popierdółkę! Ta moc podźwignęła moje życie! I ta moc może podźwignąć twoje życie! Kto z was chce zostać dzisiaj uzdrowiony, uwolniony? Kto z was chce dzisiaj doświadczyć realnej zmiany? Bóg chce! Pytanie, czy ty chcesz? Była kiedyś taka historia, przyjaciele. Jezus sobie szedł i mówił te rzeczy, co ja. Wiecie, była tam taka kobieta, która miała krwotok. I to nie było tak jak dzisiaj, że mogła sobie iść do lekarza. To nie tak. Ona tam by się wykończyła z tego krwotoku. Ale wiecie, co ona sobie pomyślała? Pomyślała tak: skoro on mówi, że ma moc i że wystarczy go dotknąć, to ja podejdę po cichu i dotknę go i zobaczymy, co się stanie. I ona podeszła i dotknęła jego ubrania. I Słowo Boże mówi, że natychmiast moc wyszła z Jezusa i uzdrowiła tą kobietę. Uzdrowiła tą kobietę. Jezus nie prawił jej kazań. Nie kazał być jej dobrą. Jezus miał wywalone na to, czy ona żyła z wieloma facetami, czy nie. Wiesz, co się liczyło dla Jezusa? To, że ona uwolniła wiarę w Jego słowa. Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Z wiary. Jeżeli wierzysz w to, co mówię teraz, wystaw nas na próbę. Wystaw nas na próbę. Przyjdź ze swoim bólem, ze swoim problemem, ze swoim kłopotem, a Boża moc zmieni to w twoim życiu. Może myślisz, że nic tego nie może zmienić. To jest nieprawda. Bóg zmienia. Bóg zmienia, jeżeli ktoś chce. Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. I ja teraz mówię do ciebie w miejsce Jezusa. Jeżeli pragniesz, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie! Nie jeźdź do Watykanu! Nie stawaj pod tym głupawym balkonem! I nie patrz, jak Franciszek się produkuje! Nie myśl sobie, że jak jesteś Polakiem, to Janek Twajka turysta załatwi ci niebo! Nie załatwi ci! Nie załatwi ci nieba! Jezus załatwi ci niebo! Jeszcze dziś! Weź moc! Moc! Hakata samara lakada basekelelaho orokotoko yorola makeke oromata sabakada masakatere oruchua de samarekada labasa, bo ja jestem ten, który był, jest i będzie wieczny. Okoreba lakekidere holy glory da safarasai, bo kiedy oddajesz mi chwałę, każda kura twojego życia zostaje przesunięta. Rema kotolosile vera oromotonolo glory de sarasa, bo kiedy ja objawiam ci moje słowo, to moja chwała przenikająca twoje życie prostuje drogi twoje. Słuchaj tego, co on do ciebie mówi. To Bóg, Bóg, Ojcze, niech ludzie nie mogą spać i jeść. Niech się kręcą dziś, jutro i pojutrze w duszach. Nie mogą zasnąć. Ojcze, niech mają wewnętrzny niepokój. Ojcze, ja modlę się, aby drżenie twoje przenikało tych ludzi. Niech twoje aniołowie dzisiaj niepokoją tych ludzi. Niech niepokoją ich. Aniołowie Boga, ja was uruchamiam, żebyście niepokoili ludzi. Niech nie mogą spać i jeść. Niech nie mogą się zebrać do kupy dziś, jutro i pojutrze. Niech myślą o tych słowach. Niech jak z płyty w swoich umysłach zostają przewijane te słowa. Makatororotos, erokotojokologorabasaj. Uwielbiamy cię, Święty Duchu. Święty Duchu. Święty Duchu. Najpiękniejszy jesteś Ty, jedyny godzien czci, jedyny godzien. Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię. Jedyny godzien czci, jedyny godzien. Najpiękniejszy jesteś Ty, Kościele. Jedyny godzien czci, jedyny godzien. Każdy z was doświadczył Bożej mocy. Najpiękniejszy jesteś Ty, jedyny godzien czci, jedyny godzien. Przyjdź teraz i powiedz ludziom, jak zostałeś uzdrowiony. Przyjdź i powiedz w 2 minuty ludziom, jak Bóg Cię uzdrowił. Niech ktoś przyjdzie do mnie z kościoła. Szybka akcja. Powiedz ludziom, to Ci Bóg zrobił. Przyjdź teraz i powiedz. Podejdź teraz. Witajcie, przyjaciele! Ja miałam 2 operacje na kolana i miałam iść na 3. Pociągałam nogę za sobą. Ale poznałam Boga i w momencie, kiedy zachorowała mi noga i musiałam pójść na operację, bo nie dałam rady normalnie chodzić. Ale poznałam już Boga i wiedziałam, że On zginął za to, że ja ciągam nogę za sobą. I poszłam do osoby, która była dla mnie wtedy liderem, bo ja nie miałam na tyle wiary. I poszłam do tej osoby i powiedziałam: pomódl się za moją nogę, bo nie dam rady normalnie chodzić. Położył na moje kolano rękę, pomodlił się, uwolnił Bożą moc. Na 3. dzień biegałam po 10 kilometrów, co 2. dzień, i nic mnie nie bolało. Nie poszłam nigdy na tą operację, to było 2 lata temu. Na początku, gdy poznałam Boga. On jest realny i może Cię uzdrowić ze wszystkiego. Nieważne, czy to obgryzanie paznokci, czy chore kolano, czy rak. Nieważne, On jest i On czeka na to, aż Ty zechcesz do Niego przyjść i skorzystać z tego, co On zrobił dla Ciebie na krzyżu Golgoty. Następna osoba, przyjaciele. Świadectwo kontynuować, to co powiedziała moja koleżanka. Otóż pracuję z dziećmi i jedno dziecko właśnie ciągnęło za sobą nogę i rodzice po prostu chcieli iść do specjalisty. Modliłam się o to dziecko i już teraz to dziecko chodzi i rodzice są bardzo zadowoleni. Jeszcze nie wiedzą, że to Bóg uczynił, ale naprawdę Bóg jest wspaniały, cudowny i powiem wam, stańcie się jak dzieci i przyjmijcie Królestwo Boże tak w prosty sposób jak dziecko. Przyjmijcie uzdrowienie, a będziecie uzdrowieni i będziecie wolni od wszystkich chorób. Mam na to dokumenty. Miałam zdiagnozowanego guza w piersi. I ludzie, których wtedy spotkałam, którzy wierzyli w Jezusa i w to, że On uzdrawia, położyli na mnie ręce. Mam zrobione badania, nie mam guza, zostałam uzdrowiona. Przyszłam do tego samego Jezusa. Realna moc krzyża zadziałała w moim życiu. Jest powiedziane, że mowa o krzyżu jest głupotą dla tych, którzy idą i giną, ale mocą dla tych, którzy uwierzą. Ja doświadczyłam krzyża w moim życiu. Za mnie umarł Jezus, ja zostałam uzdrowiona. Nie mam guza. Jeżeli chcesz uzdrowienia, to też może być twoim udziałem, bo Bóg jest realny i realnie działa.